To film, który udostępnili byli wychowankowie Lubelskiego Domu Dziecka. Popełniłeś się już? Relacja byłego wychowanka jest szokująca, podobnie jak film. Wtedy on się rzucił i właściwie próbując wykręcić mi ręce tam przyduszał i chciał ten telefon wyrwać siłą. Wychowawca miał nie tylko wykręcać rękę podopiecznemu, ale też go podduszać, słuchać też chłopców, którzy widzą tę scenę. Nagranie dostaliśmy od wychowanków domu dziecka imienia Ewy Szelburg-Zarębiny w Lublinie. Przez wiele lat ja, jak i pozostali wychowankowie, no po prostu żyliśmy w strachu. Chłopak, który był podduszany, twierdzi, że wychowawca kazał mu posprzątać w łazience. Ten miał odpowiedzieć, że zrobi to, gdy wszyscy się umyją i zajął się telefonem. Wpadł w jakąś furię, chwycił ten telefon i chciał mi go zabrać. Twierdzi, że obdukcja, którą zrobił, wykazała obrażenia. Liczne stuszenia, siniaki, zadrapania. Do zdarzenia doszło 6 lat temu, ale wychowankowie opublikowali film teraz, gdy opuścili dom dziecka. Wcześniej się bali. Trzeba przestać milczeć, żeby pomóc tym innym, no bo jeszcze tam zostali, tak? Dyrektor domu dziecka jest zaskoczony sytuacją. Jest atmosfera przyjaźni. 6 lat temu sprawa była zgłoszona na policję i została umorzona. Dementuję wszelkie takie właśnie pogłoski czy insynuacje, że na terenie moich placówek dochodzi do jakichkolwiek aktów przemocy. Nie ma na to jakby zgody. List byłych wychowanków z zarzutami trafił do wielu lubelskich redakcji. Czytamy w nim o groźbach i zastraszaniu. Urzędnicy wysłali do domu dziecka kontrolerów. Mają prawo do indywidualnych rozmów z wychowankami. Sprawie przyjrzy się też prokuratura. Na razie wstępnie przyjęliśmy kwalifikację prawną dotyczącą znęcania nad małoletnimi. Nagranie pokazaliśmy rzecznikowi praw dziecka. Przypomina te zdarzenia z Ameryki, gdy był przetrzymywany człowiek aż do śmierci. Rzecznik domaga się wyjaśnień. Nie wolno bić dzieci, to jest karygodne, niedopuszczalne i to są przestępstwa. Wychowawca nadal pracuje w domu dziecka. Kontrola zakończy się pod koniec maja. Piotr Kuśmierzak, Wydarzenia, Lublin.